pod słowo Twe się korzyć, w bojaźni pełnej czci. Racz nas za świadków użyć, posłusznych, wiernych Ci. Taki jest plan. A co jeśli planu nie uda się zrealizować? My mamy ze Słowa Bożego pouczenie, że mamy dwie natury. Nową, którą mamy w nowozrodzeniu po uwierzeniu. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest narodzony na nowo i ma nową naturę. Oprócz tego ma starą naturę, którą można by porównać do umarłego starego ja. Ale oczywiście ta stara natura towarzyszyć nam będzie aż do zabrania nas do domu Ojca. I jeżeli będziemy chcieli z niej korzystać, to jest to porównane przez Słowo Boże, tak jakbyśmy się dotykali umarłego. Czyli jeżeli będziemy upadać w tym chrześcijańskim kroczeniu, to jest to w sposób taki przenośny, duchowy, podobne do tego, że dotykamy tego, co nieczyste. Widzimy tego ślad między innymi w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. Ten człowiek, który żył z żoną ojca swego, jest porównany do kwasu, odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza to jego postępowanie. Ale też widzimy między innymi w innych miejscach. Jedno z tych miejsc dzisiaj czytaliśmy w pierwszej części, 9 rozdział, 12 i 13 werset. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czyli tutaj widzimy, że lekarstwem jest zawsze doskonała ofiara Pana Jezusa, tyle że ona nie jest oczywiście w żaden sposób powtarzana, a jest korzystanie z tego faktu, który miał miejsce. I też podobną myśl wyraża w pierwszym liście Jana apostoł Jan w pierwszym rozdziale, 9 werset, może 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Więc jako dzieci Boże mamy nową naturę, mamy według tej nowej natury żyć, ale jeśli zdarzy się, że wrócimy do obyczajów starego człowieka, to mamy drogę powrotu. Tą drogą powrotu jest wyznanie grzechów, wyznać grzechy swoje, a wtedy wierny jest Bóg i sprawiedliwy i na podstawie tej raz dokonanej, doskonałej ofiary Pana Jezusa oczyści nas i krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Moim celem jest, żebyśmy zajęli się 4 Księgą Mojżeszową, 19 rozdział. Tutaj mamy właśnie w sposób obrazowy, bo jak wiemy, Słowo Boże przedstawia nam Chrystusa na kartach całego Pisma Świętego. Między innymi sam Pan Jezus dał nam o tym wyraźne świadectwo, gdy rozmawiał z uczonymi w Piśmie, gdy rozmawiał ze skrybami, faryzeuszami. I 5 rozdział, 39 werset, była tam jasna wypowiedź Pana Jezusa, 5:39. Badajcie Pisma, w Brytyjce jest badacie, ale to prawidłowo powinno być. Badajcie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Więc Pisma w każdym miejscu Starego Testamentu możemy doszukiwać się obrazu Chrystusa. Jednym z takich obrazów jest czerwona jałówka.
i przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. Tutaj widzimy od razu, że ta jałówka, po pierwsze maść czerwona wskazuje na krew Pana Jezusa, ale też na jaskrawy wygląd grzechu i nietkniętą, która nie ma żadnej wady. Pan Jezus nie miał żadnej wady. On był doskonały. A także, jeśli chodzi o to, że na której jeszcze nie było jarzma. Jarzmo jest nakładane na zwierzę, żeby kontrolować wolę. Natomiast Pan Jezus sam z siebie był posłuszny i On żadnego jarzma nie potrzebował. Gdy powiedział, jarzmo moje jest lekkie, to mówił o tym jarzmie, które miał dla nas. Jego jarzmo, które wkłada na nas, jest lekkie. Natomiast On sam doskonale chciał być posłuszny Bogu i był posłuszny Bogu. Dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Od razu tutaj nasze myśli przychodzą do 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że Chrystus cierpiał poza bramą. 13 rozdział, 12 werset. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Natomiast tutaj widzimy, że co miał zrobić Eleazar? Po pierwsze, miał wyprowadzić ją poza obóz i zabić w swojej obecności. Kazał ją wyprowadzić poza obóz. 4 werset. Eleazar, kapłan, weźmie nieco z krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Oczywiście oczyszczenie krwią jest nam powiedziane, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. I my także musimy pamiętać, że zarówno ten obraz tutaj, jak i nasza osobista droga z Bogiem zaczęła się właśnie z tego, że Pan Jezus Chrystus obmył nas swoją krwią z wszystkich naszych grzechów i nasze grzechy zostały oddalone od nas jak wschód od zachodu. I Bóg nie wspomni naszych grzechów nigdy więcej. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Cała miała być spalona. I tutaj widać jednoznacznie, że jest to już poza tymi cechami, że poprzednio w ogóle nie było wspominane przy innych ofiarach, aby ona miała mieć jakiś specjalny kolor. Tu ten kolor jest wymieniony. Tutaj także widzimy, że jest spalana w całości poza obozem, a nie w żadnym wypadku na ołtarzu. I to też jest, pokazuje nam pewną specyfikę tego wydarzenia. I ta ofiara była tutaj w idealnych warunkach niepowtarzana. Oczywiście, gdy się skończył popiół, to trzeba byłoby powtórzyć rytuał. Natomiast chodzi o to, że co do zasady nie było tak, że z każdym grzechem trzeba było składać nową jałówkę. I potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn. Dwakroć farbowany i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Oczywiście to nam wskazuje na wiele rzeczy. Hizop był najbardziej lichą rośliną, natomiast cedr był najpotężniejszą rośliną. I tutaj obrazowo możemy zobaczyć, że największy, najbardziej taki duchowo stojący człowiek jest tak samo, jeśli chodzi o grzech, który się pojawia w jego życiu w wyniku tego, że sięgnął do starej natury, tak samo konieczny do działania, jak i gdy to jest taki najsłabszy, najmniej szanowany
z powodu swoich dróg wierzący, najsłabszy baranek w trzodzie Bożej. Hizop wyrastał z muru. Była to taka licha roślina. Wspomina o tym m.in. Salomon. Natomiast cedr był najpotężniejszym. I też tutaj jest druga rzecz, że to przedstawia również w pewnym sensie cały taki świat od największych do najmniejszych ludzi i splendor tego świata. Więc generalnie jest to obraz, który nam pokazuje, że każdy bez wyjątku ma taką samą drogę powrotu do Boga. To nie jest tak, że lepszy będzie miał inną drogę, gorszy będzie miał inną drogę. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Bracia, jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, ci, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie go w duchu łagodności, mówi Galacjan 6 rozdział. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu. Lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Cóż za zaskakująca sytuacja, ale ona jest zrozumiała, jeśli popatrzymy, że właśnie bracia zajmujący się sytuacją, gdy jakiś brat zostanie przyłapany na upadku, choć sami są oczywiście bez winy, bo tutaj Galacjan wskazuje, że to mają być duchowi bracia, którzy według Ducha Świętego działają, to mimo tego, jeśli można taki przykład porównać, jeśli się weźmie górnika spod ziemi i on wyjedzie windą, to niezależnie od tego, czy my go będziemy się z nim szarpać, czy będziemy go przytulać, będziemy cali zanieczyszczeni. I tutaj tak samo jest z tą sytuacją. Kapłan zajmuje się tym stanem i także ten, który spalił, czyli można by powiedzieć obrazowo drugi, trzeci brat, bo to dwóch lub trzech ma takiego naprawiać w duchu łagodności. I też ten, który spalił, ósmy werset, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. Zawsze działalność duchowa związana z naprawianiem sytuacji, napominaniem, jest związana z ryzykiem, że ten, który się tym zajmuje, jego myśli będą w jakiś sposób wyprowadzone z duchowej równowagi. Oczywiście oni nie są winni. Oni brali udział w obowiązku. I to nie jest tak, że jest tutaj jakaś wina po ich stronie. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół, inny człowiek czysty, z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu. W czystym miejscu. I będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. Czyli widzimy, że to spalenie następuje tak jakby jednorazowo i potem konsekwencje tego jednorazowego spalenia, czyli popiół, są używane później. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Czyli znowu tutaj nawet jest taka legenda, że Salomonowi zadawano pytanie, jak coś, co oczyszcza, powoduje nieczystość. I podobno nie umiał na to odpowiedzieć. Bo 10 werset widzimy, on zebrał ten popiół, który służy później do oczyszczania, ale sam przez to, że ten popiół zebrał, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Kto dotknie, i 11 werset, kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Jest to właśnie pytanie, co to znaczy dotknąć zmarłego. W pierwszym rzędzie musimy wiedzieć, że to jest Księga Pustyni. Tam bardzo dużo ludzi umierało i w praktyczny sposób była konieczność, żeby sobie tutaj
znaleźć drogę powrotu dla tych, którzy te zwłoki zwyczajnie sprzątali, grzebali lub też wynosili z namiotu, jeśli ktoś zmarł w namiocie lub też w inny sposób się tym parali. Więc to jest pierwsze znaczenie. Pierwsze znaczenie literalne było takie, że po prostu był tutaj Boży środek, żeby tych ludzi przywrócić do społeczności Izraela poprzez tą sprawę, że ten popiół wymieszany z wodą służył do oczyszczenia takich ludzi. Dziś byśmy powiedzieli członków rodziny zmarłego albo też fachowo zajmujących się tym grabarzy. Natomiast jest tutaj, tak jak mówiłem już na samym początku, dla nas jako wierzących główna lekcja, że jeżeli ja teraz, mając nową naturę, sięgnę do rozwiązań starego, umarłego Grześka sprzed lat, no to tak jakbym tego umarłego dotknął. I wtedy też wyznaję swoje grzechy i jestem przyłączony do społeczności. Natomiast jeżeli można by też powiedzieć w taki sposób szerszy, to też tutaj możemy dostrzec, że w chrześcijaństwie jest pełno ludzi, którzy mają tylko martwe wyznanie, ale ich życie nie jest związane z tym, że uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, są martwymi wyznawcami. I wtedy nasza społeczność z takimi ludźmi jest zanieczyszczająca dla nas. Więc jeżeli ja próbuję taką osobę pozyskać, to oczywiście robię dobrze, głoszę jej Ewangelię. Ale czym innym, gdybym się bratał, w sensie takim, że traktowałbym na przykład nosicieli różnych dziwnych nauk, takich jak Świadkowie Jehowy, Mormoni, inni tacy wyznawcy dziwnych nauk, czy Hymeneusz, czy Filetos wymienionych w piśmie, to wtedy byłaby to właśnie tak samo taka sytuacja, gdybym te nauki sobie wziął dla siebie i bym się wtedy tymi martwymi naukami zanieczyścił. I to także ma potem konsekwencje. I powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia. Taki człowiek. Trzeciego dnia i siódmego dnia. I wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty. Jeśli chodzi o te dni, no to trzeci dzień to jest dzień zmartwychwstania, siódmy dzień to jest dzień odpoczynku. Jeszcze możemy zobaczyć tutaj ważną kwestię taką, że każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Czyli jeżeli ktoś jest nosicielem takich fałszywych nauk albo praktykuje grzechy ze swojego starego człowieczeństwa sprzed narodzenia na nowo, to taki człowiek, tutaj jest powiedziane, jeśli się nie oczyści, jeśli nie będzie wyznawał tego grzechu, nie będzie rezygnował z niego, taki człowiek będzie wytracony z Izraela. Oczywiście my dzisiaj nikogo nie wytracamy z Izraela. My dzisiaj mamy wykluczać ze zboru na przykład takiego, jak wspomniany dzisiaj z pierwszego listu do Koryntian, piąty rozdział, który żył z żoną ojca swego. I wtedy taki człowiek nie chciał się, tam było powiedziane, że nawet doszło do wzbicia się w pychę. Zarówno jest to wyraźnie napisane, jak i przebolewane przez apostoła Pawła. Więc widać, że tutaj tego umycia się tą wodą z popiołem jałowicy nie było. I taki człowiek będzie wytracony z Izraela, czy też w przypadku dzisiejszego zastosowania wykluczony ze zboru, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia. Jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stale na nim. Dlatego wyznawać mamy grzechy swoje. Jeśli jest to grzech przeciwko Panu, a niezdefiniowany grzech przeciwko komuś konkretnie, to tylko Panu, ale jeśli jest też
krzywdzony brat lub siostra, to także temu bratu i siostrze. Takie jest prawo. Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste w takim pomieszczeniu. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego lub kości ludzkich lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Tutaj, tak jak mówiłem, zastosowaliśmy to do sytuacji duchowej w naszych dzisiejszych czasach. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Oczywiście woda wskazuje nam z jednej strony na Słowo Boże, bo w ten sposób też tego człowieka możemy próbować naprawiać, ale też wskazuje nam na działanie Ducha Świętego, który wewnętrznie w danym człowieku wywołuje chęć pokuty na podstawie tego, że Pan Jezus wstawia się za każdym wierzącym chrześcijaninem, bo Pan Jezus się za nami wstawia i to On wywołuje i pokutę, i chcenie, i wykonanie naprawy. Człowiek czysty weźmie hyzopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem lub umarłego lub grobu. Ten czysty pokropi nieczystego trzeciego i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego. On zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. Lecz człowiek, który się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana. Ta sama myśl jest tutaj powtórzona. Nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. Jest to powtórzone w tym samym rozdziale, co wskazuje, że dla Boga jest to bardzo ważna kwestia. Że to nie jest coś, co można lekceważąco do tego podchodzić. Będzie to dla nich przepisem wiecznym. Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty. Kto zaś dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczysty, a osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora. To też nam wskazuje, dlaczego nie można tej odrobiny kwasu tolerować, bo taki kwas się rozchodzi, odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza, jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, ale również tutaj widzimy, że ta zasada działa, czyli jeżeli byśmy takiego słabego wierzącego, który upadł w to dotknięcie tych swoich grzechów z przeszłości i byśmy go nie naprawiali, to zostałoby to w ten sposób, że on by kolejne osoby tą swoją nieczystością dotykał. I te inne osoby też by szły w jego ślady. Więc to jest bardzo ważne i dlatego Bóg na to aż tak mocno kładzie nacisk. Tutaj oczywiście my mamy wiele wezwań w Słowie Bożym do tego, żeby tą czystość zachowywać. I kilka takich miejsc możemy sobie też do serca wziąć, które nam to zachowywanie czystości kładą przed oczy. Jedno z takich miejsc to jest Objawienie 7 rozdział, 14 werset. Tutaj widzimy, i rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Czyli widzimy, że dla nas wierzących ta jednorazowa ofiara Pana Jezusa Chrystusa, który dokonał ponad 1990 lat temu, to ta doskonała ofiara jest już jednorazowa, wystarczająca i tutaj też jest powiedziane w przyszłości o tych wierzących, że oni wtedy przyjdą z wielkiego ucisku i oni też tą moc tej jednej ofiary będą mieli
skuteczną ku wypraniu swoich szat. Oczywiście chodzi o taki duchowy charakter tego oczyszczenia, gdyż jest powiedziane, wybielili je we krwi baranka. Więc krew baranka jest na całą wieczność skuteczna. Także jeśli chodzi o nasze zachowanie, to Słowo Boże nawet w Starym Testamencie nas zachęca do tego, żeby te szaty mieć białe, czyste. I Kaznodziei 9 rozdział 8 werset. Myślę, że warto, żebyśmy sobie też na nasze serca wzięli. Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, werset 8. Ósmy. Noś zawsze białe szaty, a na swojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Jest to oczywiście słowo kaznodziei w trochę innym kontekście niż chrześcijański, ale dla nas jako chrześcijan, którzy mamy od razu skojarzenie, że olejek wskazuje na Ducha Świętego, a białe szaty wskazują właśnie na wybielenie ich we krwi baranka poprzez codzienne wyznawanie grzechów, codzienne kontrolowanie swojego serca, codzienne korzystanie z tej wody z popiołem jałowicy i codzienne korzystanie z tego, że raz na zawsze Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i wszystkie nasze grzechy raz na zawsze zgładził. Ale jeśli dostrzeżemy, że dzisiaj dotknąłem umarłego, to muszę skorzystać z dobrodziejstw tej ofiary, wyznać swoje grzechy, jak mówi pierwszy list Jana, 1 rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I także kolejne miejsce, które myślę, że nam może nam to pokazać, to będzie Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset. Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset także nam wskazuje na to, abyśmy o tą czystość dbali. I także wskazuje nam na tą wodę. Dziś możemy powiedzieć, że w dzisiejszym temacie się poruszając, możemy to zastosować do tej wody wymieszanej z popiołem jałowicy. Wejdźmy na nią, czyli na drogę, ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Więc jeżeli zastosujemy to do tego obrazu z 19 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, to wtedy chodzi oczywiście o to, że musi być wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem do Boga przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przystępują. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. My, którzy wstępujemy w ślady Abrahama, w ślady wiary Abrahama, także musimy wiedzieć, że najpierw jest uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, a dopiero potem jest miejsce na uczniostwo, na chrześcijańskie życie. I teraz jeżeli pełni wiary, oczyszczeni w sercach, bo wiemy o tym, że Pan Jezus przez wiarę oczyścił serca uczniów. To serce jest złe i przewrotne, najbardziej zepsute. Któż może je poznać, biada prorok Starego Testamentu. A odpowiedź jest taka, że w Dziejach Apostolskich ci, którzy uwierzyli, mieli przez wiarę oczyszczone serca. Więc tutaj widzimy oczyszczeni w sercach od złego sumienia, od wpływu złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, czyli wyznający codziennie swoje upadki i grzechy temu, który złożył swojego Syna w ofierze, nie żałował go za nas i codziennie możemy radować się łaską Bożą na każdym kroku. Zostałem zapytany o czerwoną jałówkę.
I chciałbym w związku z tym przeczytać kilka miejsc ze Słowa Bożego, które ten temat omawiają. Pierwsze z tych miejsc to jest Czwarta Mojżeszowa. Czwarta Mojżeszowa, inaczej Księga Liczb. Rozdział 19. I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma, i dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Eleazar, kapłan, weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn, 2-kroć farbowany, i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech, a ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3. dnia i 7. dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli nie oczyści 3. i 7. dnia, nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia. Jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Takie jest prawo. Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy, przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pokorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Człowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były, oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem, lub umarłego, lub grobu. Ten czysty pokropi nieczystego 3. dnia i 7. dnia i oczyści go dnia 7. On zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. Lecz człowiek, który się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. Będzie to dla nich przepisem wiecznym. Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty. Kto zaś dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora. Także list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 13-14 werset. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 13-14 werset. Bo jeśli
Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował się samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I Hebrajczyków 9 rozdział 25 werset. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Także Ezechiela 36, 26. Ezechiela 36, 26. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Także Efezjan 5 rozdział 26 werset, ale jeszcze z Ezechiela 9, 36-25. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was. I Efezjan 5 rozdział 26 werset. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Także czwarta Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset pierwszy, trzecia Mojżeszowa, 3:1. Trzecia Mojżeszowa, 3:1. A jeżeli jego ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli chce ją złożyć z bydła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy. A także trzecia Mojżeszowa 4:28. Czyli Księga Kapłańska, 4 rozdział 28 werset. A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełni, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił. Kolejne miejsce ze Słowa Bożego, które w tym temacie chciałbym przeczytać, to jest trzecia Księga Mojżeszowa, 14:10. A ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy i jedną roczną owieczkę bez skazy i 0,3 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz 1 log oliwy. Oraz kolejne miejsce to jest trzecia Mojżeszowa 5:6. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech i kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. A także 5 Mojżeszowa 21:3. 5 Mojżeszowa 21:3. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie. I to jest 21 rozdział, werset 3, a 4 Księga Mojżeszowa 6:14.
Złoży on w darze ofiarnym Panu jednego baranka rocznego bez skazy na ofiarę całopalną, jedną owieczkę roczną bez skazy na ofiarę za grzech i jednego barana bez skazy na ofiarę pojednania. I kolejne miejsce ze Słowa Bożego w tym temacie to jest drugiego prawa, czyli piąta Mojżeszowa, księga drugiego prawa, czyli piąta Mojżeszowa, 21-38. 21-38. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie, i starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę do niewysychającego potoku na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią tej jałówce kark. Potem przystąpią kapłani, synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan Bóg Twój, aby Mu służyli, i aby błogosławili w imieniu Pana, i aby według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie. I umyją wszyscy starsi tego miasta, mieszkający najbliżej tego zabitego, swoje ręce nad jałówką, której złamano kark w potoku, i odezwą się tak: nasze ręce nie wylały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść Twój lud izraelski, który odkupiłeś, i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród Twojego ludu izraelskiego, i będą od tej krwi oczyszczeni. Także 1 Samuelowa 6:7. Tam oczywiście była 5 Mojżeszowa 21 od 3 do 8. Teraz 1 Samuelowa, 6 rozdział, 7 werset. Dlaczego znieczulacie wasze serca, jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i dwie mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu. I następnie mamy Hebrajczyków 9:19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Także Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. A także Hebrajczyków 13:12. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. I 4 Mojżeszowa 8:7. A tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić, pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało, wypiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. I także 4 Mojżeszowa 31-23.
Wszystko, co wytrzyma próbę ognia, przeprowadzicie przez ogień i to zostanie uznane za czyste. Jednak należy to oczyścić wodą oczyszczającą. Wszystko zaś, co nie wytrzymuje próby ognia, przeprowadzicie przez wodę. Także kolejne miejsce to jest 1 Królewska 4:3. 1 Królewska, 4:3. Eli, Choref i Achia, synowie Szyszy, 1 Królewska, 4:33. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do chizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i rybach. Także mamy list do Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I Ewangelia Jana 13:10. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. A także 1 Jana 1:9, 1 list Jana, 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A także Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Także 1 Koryntian 11:31 do 32. 1 Koryntian 11:31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A także Hebrajczyków 9:14. List do Hebrajczyków, 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Oraz Hebrajczyków 10:22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jakuba 4:8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Także Psalm 119:9. Psalm 119:9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich. I także, jeżeli mamy Psalm 51,
10, Psalm 51, 10. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. I także 9. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stan. Kolejne miejsce to Izajasza 66:20. Izajasza, 66 rozdział, werset 20. I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach i na wielbłądach na moją świętą górę do Jeruzalemu jako dar dla Pana, mówi Pan. Tak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmu w czystym naczyniu. I drugi list do Tymoteusza, drugi Tymoteusza, 2:21. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. I Hebrajczyków 10:22. Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Oraz Kaznodziei 9:8. Kaznodziei, 9 rozdział, werset 8. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I jeszcze Objawienie, 7 rozdział, 14 werset. Objawienie, 7 rozdział, 14 werset. I rzekłem mu: Panie, Ty wiesz, a on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. To są wszystkie wersety, które są związane z tematem czerwonej jałówki. I teraz omówmy je sobie. Jeżeli bowiem popiół z jałówki używany do uświęcenia nieczystych, do oczyszczenia ciała, to ileż bardziej krew Chrystusa oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. To jest list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Hebrajczyków, 9 rozdział, 13:14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Tak, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I tutaj widzimy ważną kwestię. Ofiara z czerwonej jałówki jest wyjątkowa wśród różnych ofiar, jako jedyna, której ukazana jest ciągła skuteczność jednorazowej śmierci Chrystusa. Zachowanie popiołów do przyszłego użytku sugeruje trwałą cnotę śmierci Chrystusa. Jak to ujął apostoł Jan w swoim pierwszym liście, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nieustannie nas oczyszcza. Nie ma zatem potrzeby, aby Chrystus umierał drugi raz. Czytamy o tym przecież w Hebrajczyków 9:25. Hebrajczyków 9:25. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. List do Hebrajczyków 9:25. Lub też nie chodzi o powtarzanie ofiary, jak bluźnierstwie mszy. Popioły są pamiątką śmierci, która kiedyś miała miejsce. Człowiek skalany przez kontakt ze zmarłym to chrześcijanin, który pobrudził swoje sumienie, którego sumienie zostało skalane przez rzeczy, które należą do jego nieodrodzonych dni, przez grzech i odwrócenie się od Boga. Jak wiemy, człowiek wierzący ma dwie natury, starą naturę i nową naturę. W momencie, kiedy człowiek uwierzy, to dostaje od Boga nową naturę w wyniku nowego narodzenia. I jeżeli teraz żyjemy w nowości życia, a nie według przestarzałej litery, to wtedy mamy normalne chrześcijańskie życie. Ale jeżeli człowiek zdecyduje się zgrzeszyć, wybierze drogę buntu wobec Boga, człowiek wierzący, to znaczy, że tak jakby się cofał do swojego starego ja sprzed śmierci, a dokładnie chodzi o tego umarłego grzesznika, który umarł i który powinien już się był rozłożyć. Czyli jeżeli teraz chrześcijanin będący raz na zawsze pojednany z Bogiem zaczyna popełniać jakieś grzechy i upadki, to wtedy te grzechy i upadki to jest tak jak dotknięcie zmarłego. Więc człowiek skalany przez kontakt ze zmarłym to chrześcijanin, którego sumienie zostało pobrudzone przez rzeczy, które należą do jego nieodrodzonych dni, przez grzech i odwrócenie się od Boga. Popiół zmieszany z wodą pokropienia lub wodą nieczystości lub wodą separacji został pokropiony trzeciego dnia lub siódmego dnia. Tak ma być według tego zapisu Słowa Bożego. Woda separacji lub woda nieczystości lub woda pokropienia reprezentuje Słowo Boże, co widzimy m.in. w Ezechiela 36:25. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I tutaj widać wyraźnie, że Ezechiela 36:25 jest powiedziane o wodzie czystej. Jak mówi Ezechiela 36:25, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości. Ezechiela 36:25. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, to jest z kolei Efezjan 5:26. Zastosowane w mocy Ducha Świętego do serca, aby grzech został osądzony, oddzielony od niego i oczyszczony, skażone sumienie zostaje uspokojone, a wierzący grzesznik zostaje przywrócony
do wspólnoty i pokoju. Czwarta Mojżeszowa, 19 rozdział, 2 do 22 wersetu, zawierał dokładny opis związany z czerwoną jałówką i widzimy, że to ma być czerwona jałówka bez skazy. Takie jest rozporządzenie zakonu, powiedz synom Izraela, aby przynieśli ci czerwoną jałówkę bez skazy, na której nie było żadnej skazy i na której nigdy nie było jarzma. Także 4 Mojżeszowa 19:3. Eleazar ma ją przejąć poza obozem i zabić. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, aby ją wyprowadził poza obóz, a kto się zabije na jego oczach. Tak mówi 4 Mojżeszowa 19:3. Z kolei 19:4. Krew pokropiona przed przybytkiem. Eleazar weźmie palcem jej krew i 7 razy pokropi jej krwią bezpośrednio przed przybytkiem zgromadzenia. Także 19:5. Ciało ma być spalone. Jeden spali jałówkę w jego oczach, jej skórę, jej mięso, jej krew razem z jej łajnem spali. Także widzimy Mojżeszowa 19:6. Wrzucono do niego drzewo cedrowe, chyzop i szkarłat. Kapłan weźmie drzewo cedrowe, chyzop i szkarłat i wrzuci go w sam środek ognia z jałówką. Z kolei werset 7 i 8. Kapłan i człowiek nieczysty aż do wieczora będzie, czyli kapłan wypierze swoje szaty, wykąpie swoje ciało i będzie nieczysty aż do wieczora. Kto ją pali, obmyje się i będzie nieczysty do wieczora. Także 19:9. Popioły złożone na oczyszczenie z grzechu. Człowiek czysty zbierze popiół z jałówki i złoży go poza obozem na miejscu czystym i będzie ono przechowywane jako woda oddzielenia. Jest to oczyszczenie za grzechy. Także 10 werset 19 rozdziału mówi, że człowiek, który to czyni, jest nieczysty. Kto zbiera popiół, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. Z kolei wersety 11-12. Każdy, kto dotyka zmarłych, aby się oczyścić tą wodą, będzie tutaj to możliwe. Każdy, kto dotyka zmarłego, może się oczyścić tą wodą z popiołem jałowicy. Ktokolwiek dotknie zwłok jakiegokolwiek człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni, oczyści się nią trzeciego dnia, a 7 dnia będzie czysty. I widzimy też wersety 17 i 18, jak posypam popiołem. Na nieczystego wezmą z popiołów spalonej jałówki oczyszczenia za grzechy, a bieżąca woda będzie włożona do naczynia, a czysty człowiek weźmie chyzop, umoczy go w wodzie i pokropi nim namiot i wszystkie naczynia i osoby, które tam były i tego, który dotknął kości albo zabitego, albo umarłego, albo grobu. A także 19 rozdział, 19 werset. W dniu 3 i 7 czysty pokropi nieczystego 3 dnia i 7 dnia, a 7 dnia oczyści się, wypierze swoje szaty, wykąpie się w wodzie i będzie czysty wieczorem. Więc widzimy tutaj, że te dane dotyczące jałówki też są istotne. To była jałówka, zwierzę płci żeńskiej. Zwykle w ofierze wymagany był samiec, ale w ofierze pokoju, jak to czytamy w kapłańskiej 3:1, jeżeli jego ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli chce ją złożyć z bydła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę. Samica była dopuszczalna, samicę bez skazy. 3 Mojżeszowa 3:1. Także w ofierze za grzech, kapłańska 4:28. A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. Tak czytamy w 3 Mojżeszowej 4:28.
także przy oczyszczeniu trędowatego, kapłańska 14:10. A ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy i jedną roczną owieczkę bez skazy i 30 efy przedniej mąki zaczytnionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz jeden lok oliwy. Mojżeszowa 14:10. Ale także ofierze za występek, jak czytamy w kapłańskiej 5:6. W przypadku znalezionego zabitego mężczyzny powtórzonego prawa 21:3, czyli 5 Mojżeszowa albo Księga Drugiego Prawa 21:3. I także pod koniec ślubu Nazyrejczyka, co czytamy w Księdze Liczb, 6 rozdział, 14 werset, czyli 4 Mojżeszowa. Używano wtedy również zwierząt płci żeńskiej, co było nietypowe. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech i kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Czyli 3 Mojżeszowa 5:6. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie. To czytamy w 5 Mojżeszowej 21:3. Złoży on w darze ofiarnym Panu jednego baranka rocznego bez skazy na ofiarę całopalną, jedną owieczkę roczną bez skazy na ofiarę za grzech, jednego barana bez skazy na ofiarę pojednania. 4 Mojżeszowa 6:14. Wiemy o tej jałowicy, że musi być czerwona. Jeśli znaleziono dwa włosy czarne lub białe, podlegało to dyskwalifikacji na mocy prawa rabinicznego. Jeden z komentatorów, Matthew Henry, w osobliwy sposób mówi na ten temat: Chrystus jako człowiek był synem Adama, czerwonej ziemi, i widzimy go czerwonego w jego szacie, czerwonego od jego własnej krwi i czerwonego od krwi jego wrogów. Nie może nigdy mieć jarzma na nim ta jałówka, nawet jeśli położono na niej płótno, to ją dyskwalifikowało. Ten sam wymóg znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księdze Mojżeszowej, Księdze Drugiego Prawa 21:3-8, a także w 1 Samuela 6:7. Jeszcze widzimy tutaj cedr, chyzop i szkarłat. Zostały one wrzucone w ogień. Trudno powiedzieć dlaczego. Uważano, że cedr i chyzop mają właściwości lecznicze. Szkarłat był, jak dowiadujemy się z listu do Hebrajczyków 9:19, szkarłatną wełną, ale jego znaczenie nigdy nie zostało odkryte. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chyzopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, jak mówi nam Hebrajczyków 9:19. Jałówka nigdy nie była ofiarowana na ołtarzu, lecz palona poza obozem. Siedmiokrotnie kropiono krwią w kierunku przybytku. To nadało mu szczególne znaczenie jako pamiątkę, a nie rzeczywistą ofiarę. Ci, którzy mieli z tym do czynienia, zostali uznawani nieczystymi, co nie miało miejsca w przypadku ofiar lewickich. Żydzi powiedzieli, że nawet sam Salomon nie mógł zrozumieć, że te same rzeczy miały czynić nieczystymi i oczyszczać. I także cała ceremonia odbywała się poza obozem, miejscem sądu, o którym czytamy na przykład w liście Hebrajczyków 13:12. Pan Jezus cierpiał za nas, miejsce oddzielenia, do którego wychodzimy, jak mówi Hebrajczyków 13:13. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. List do Hebrajczyków 13:12. Także ciekawym punktem jest to, że woda oczyszczająca była używana przy konsekrowaniu lewitów, czyli 4 Mojżeszowa 8:7. A tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało, wypiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. Ale także, jak czytamy w
kolejnym fragmencie. Nazywa się to wodą oczyszczającą. Używano jej również do oczyszczania rzeczy wziętych jako łup w bitwie, co czytamy w 4 Mojżeszowej 31:23. Miało być oczyszczone wodą. Wszystko, co wytrzyma próbę ognia, przeprowadzicie przez ogień i to zostanie uznane za czyste. Jednak należy to oczyścić wodą oczyszczającą. Wszystko zaś, co nie wytrzymuje próby ognia, przeprowadzicie przez wodę. 4 Mojżeszowa 31:23. Także ciekawą rzeczą jest wspomniany 3. i 7. dzień, czyli dzień zmartwychwstania i odpocznienia, a także 10. rozdział, pokropienie krwi z chyzopem. Przypomina to trochę modlitwę Dawida. Oczyść mnie chyzopem, a będę czysty. Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Chyzop, najnikczemniejsze z ziół, które wyrosły z ściany, jak czytałem w 1 Królewskiej 4:33. Może mówić o upokorzeniu, podobnie jak gorzkie zioła podczas paschy szczerego upamiętania się. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie na Libanie, aż do chyzopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i rybach. Tak mówi 1 Królewska 4:33. Zaniedbanie oczyszczenia oznaczało, że ten, kto się nie oczyścił, miał na sobie swoją nieczystość i miał zostać usunięty ze zboru jako ktoś, kto zbezcześcił świątynię. Tak czytamy w 4 Mojżeszowej 19:20. Ale także możemy wyciągnąć z tego kolejne wnioski z czerwonej jałówki. Oczyszczenie przez krew Jezusa jest raz na zawsze. Nie trzeba być odkupionym krwią więcej niż jeden raz. Wierzący jest udoskonalony na wieki przez jedną ofiarę, jak mówi nam Hebrajczyków 10:14. Jest czysty w każdym calu, powiedział Jezus, jeśli się raz wykąpał. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ale także, że czemu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Jana 13:10. Także wierzący, który zgrzeszył, potrzebuje, oczywiście przenośnie, potrzebuje popiołów jałówki. To znaczy, aby pamiętać o ofierze i jej wiecznej skuteczności i wstawiania się przez Jezusa przed Ojcem. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby darować nam nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. I także wiemy z tej ofiary jałówki, że oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości, jak mówi 1 Jana 1:9. Sugeruje pokropienie wodą z popiołem. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak mówi 1 Jana 1:9. Wierzący nie może pozwolić, by grzech pozostawał w jego sumieniu. Bo inaczej jak woda pozostawiona na stali rdzewnej, rdzewieje, ale wierzący musi osądzić i odrzucić wszystko, co niesprawiedliwe, stosując Słowo Boże w swoim życiu, w energii i mocy Ducha Świętego Bożego. Jeżeli duchem uczynki ciała umartwiacie, żyć będziecie. Tak twierdzi Rzymian 8:13. Także wiemy, że nieosądzony grzech w wierzącym doprowadzi do sądu, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, ale gdy nas osądza Bóg, doznajemy karcenia od Pana. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Tak mówi Rzymian 8:13.
abyśmy nie byli potępieni ze światem, poucza nas 1 Koryntian 11, 31-32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy ze światem wraz nie zostali potępieni. Tak mówi Koryntian, pierwszy list do Koryntian 11, 31-32. Odcięcie od zgromadzenia też jest tutaj poruszone. Odcięcie od zgromadzenia sugeruje, że jeśli wierzący trwa w swojej nieczystości, Pan usunie go ze swego zgromadzenia i społeczności jego ludu wokół stołu pańskiego. Można by jeszcze się zastanowić nad jedną rzeczą. Radujmy się naszym wiecznym odkupieniem przez krew. Korzystajmy z zabezpieczenia uczynionego w Chrystusie za grzechy wierzących. Strzeżmy się kontynuowania albo z nieczystym sumieniem lub praktykowaniu jakiegokolwiek zła. Rzeczy, które muszą być czyste, są następujące. Po pierwsze, musimy mieć czyste sumienie. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Hebrajczyków 9,14. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, jak mówi Hebrajczyków 10,22. Także mamy mieć czyste ręce, jak zapewnia nas Jakuba 4,8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy, Jakuba 4,8. Także drogi nasze mają być czyste, jak mówi Psalm 119, werset 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich, Psalm 119, 9. Serce także musimy mieć czyste, Jakuba 4,8 i Psalm 51, 9. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. List Jakuba 4,8. Dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Psalm 51,9. Naczynie także musi być czyste i wskazuje na to Izajasza 66,20 i 2 Tymoteusza 2,21. I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach, i na mułach, i na wielbłądach, na moją świętą górę do Jeruzalemu, jako dar dla Pana, mówi Pan. Tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. Izajasza 66,20. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Tak mówi list do Tymoteusza 2,21. Ale także mamy informację, że szaty mamy mieć czyste, o czym informuje nas Kaznodziei 9,8 oraz Objawienie 7,14. I mamy mieć czyste ciało, Hebrajczyków 10,22. Noś zawsze białe szaty, a na Twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. A także Kaznodziei 9,8. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka, jak czytamy w Objawieniu 7,14. Takie podstawowe lekcje daje nam opis czerwonej jałówki. I mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie jasne, że Pan Jezus Chrystus umarł raz na zawsze za Twoje grzechy i możesz mieć pewność zbawienia, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa. A jeśli zdarzy Ci się do swojej natury starej wrócić, to wtedy wyznaj swoje grzechy Jezusowi, ponieważ to jest obraz właśnie z czerwonej jałówki, którą spalono na popiół, że popiół pomieszany z wodą może oczyścić kogoś. Mimo że ten ktoś
wrócił do swojego starego życia, co jest podobne do zetknięcia się ze zwłokami, ze zmarłym. Nie dotykaj nigdy takich rzeczy w sposób przenośny ani dosłowny.